biorąc pod uwagę dzisiejszą pogodę, być może trudno w to uwierzyć, że już w niedzielę czeka nas pierwszy dzień wiosny. I w związku z tym za Państwa pośrednictwem chciałbym zaprosić wszystkich białostoczan do tego, by przybyli do trzech punktów miasta po to, by otrzymać drzewka. Wiosnę właśnie rozpoczynamy w taki sposób, akcją rozdawania drzew, tak jak powiedziała pani dyrektor Urszula. Białystok się zieleni na wiosnę, ale też i inne pory roku wchodzą w grę. To taka akcja, którą będziemy przeprowadzali w tym roku. I pierwszego dnia wiosny w niedzielę, 21 marca, zapraszamy białostoczan po 1000 sadzonek drzew. Będą one rozdawane od godziny 11 w trzech punktach miasta. Tutaj na Plantach od strony ulicy Akademickiej oraz na dwóch osiedlach domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Brzechwy przy sklepie PSS Połem Tęcza, czyli rejon północno-wschodni miasta, osiedla Jaroszówka, Wyżyny, Pieczórki. Mogą z tego skorzystać mieszkańcy tych osiedli domów jednorodzinnych. Oraz rejon południowo-zachodni, osiedle Starosielce, sklep Zodiak przy ulicy Wrocławskiej. Tam także mieszkańcy Starosielc będą mogli po te drzewka przybyć, ale myślę, że mimo zapowiedzi pogodowych i takiej pogody, jak mamy dzisiaj, to również mieszkańcy Białegostoku, białostoczanie z innych części miasta tam się pojawią. Przygotowaliśmy 1000 sadzonek, 500 sztuk lip, 200 sztuk klonów, 100 sztuk dębów szypułkowych, 50 sztuk jesiona, 100 sztuk olchy i 50 sztuk jarząba.